Dzień dobry, cześć, witajcie na sesji piątkowej. 24 dzień lutego, zapraszam na poranny przegląd techniczny. I co, rozpoczynamy ostatnią sesję bieżącego tygodnia. Myślę, że spróbujemy sobie przede wszystkim bazować na interwałach niższych. H1 to myślę, że takie maksimum, na które warto zerkać, jeżeli chodzi o zakończenie tygodnia, żeby też te układy były jak najbardziej aktualne, jak najbardziej do rozegrania podczas tej ostatniej sesji. Także nie będziemy szukać nic średnioterminowego. To zrobimy na początku kolejnego tygodnia, natomiast tutaj przede wszystkim układy na teraz. Jeśli chodzi o EURUSD, to jest taki wątpliwy może schemat. Może jeszcze ten kolor, odcień czerwonego tutaj naniosę, jeżeli chodzi o ten poziom FS100. Bo tak naprawdę ta przestrzeń do zaksięgowania tego poziomu 1 do 1 nie jest duża, około 40 pipsów, więc mówiłem, że te układy lokalne nas będą interesowały i można tak naprawdę chyba podpiąć ten układ na mierzeniu FS100, bo zobaczcie, że rozpiętość tej korekty to jest około 60 pipsów. Do zaksięgowania z obecnego poziomu brakuje nam około 40, czasami nawet tutaj już niecałe 40, patrząc na bieżący kurs, bo strefa podażowa, czyli ta strefa oporu na wykresie głównej pary walutowej, to są okolice 1,0630. Tutaj warto zwrócić uwagę w dniu dzisiejszym na tą strefę. Ewentualnie przy wybiciu dołem będziemy tutaj mieli potwierdzenie dla dalszych spadków, czyli granie na umocnienie amerykańskiego dolara w ciągu dalszym. Dobra, przechodzimy dalej. GBP/USD. Myślę, że ten szerszy układ na kablu to możemy sobie spokojnie już usunąć. Tutaj mamy również mierzenie FS100. Zobaczmy, jak idzie z realizacją tego mierzenia. Obecnie aktualizujemy sobie ten punkt, od którego odkładamy ten pomiar FS100. Obecnie będzie to ten dołek z wczorajszego popołudnia, czyli 1.1990. Mamy tutaj też do odnotowania naruszenie strefy okrągłego poziomu 1.2000, chociaż jak sobie spojrzymy w ostatnim czasie, dosyć często rynek przeskakiwał na w górę i w dół wokół tej strefy cenowej, więc nie powinno tutaj robić to większego wrażenia obecnie i nie powinno mieć tej wartości takiej psychologicznej. Rozkładając strefę, tak, również będzie to strefa podażowa, w tym przypadku oczywiście korekta wzrostowa, czyli odkładamy od dołka, wyznaczamy ten sufit dla notowań, który na dzień dzisiejszy kształtuje się tutaj po kursie 1,2050. No i identyczna sytuacja jak na EURUSD, tak i tutaj na GBP/USD. Brakuje nam około 30 pipsów do zaksięgowania strefy, czyli jak najbardziej schemat na tą sesję piątkową, może nawet jeszcze na godziny przedpołudniowe. Zobaczymy, jak ta zmienność się nam rozkręci zaraz po otwarciu rynków kasowych w Europie. Idziemy dalej. Rynek USD JPY. Tutaj w dniu wczorajszym wyznaczyłem taki przedział wahań, górne ograniczenie 135,30, czyli strefa cenowa, od której w ostatnim czasie USDJPY się odbijał, wyznaczył tutaj dwa wierzchołki i od dołu taką linię trendu, co nam tworzy taki zwężający się kanał cenowy, z tym, że mieliśmy drobne naruszenie tej linii trendu na dzisiejszej sesji azjatyckiej. Powrót dosyć szybki, więc zaakceptujemy sobie jeszcze tą sytuację, jeżeli rynek tak dynamicznie wybił i wrócił do zaakceptowania, to jest taki rozwój sytuacji. I widzimy, że dzisiaj po godzinie 7 punkt zaksięgowana linia dolnego ograniczenia, czyli cały czas pozostajemy w tym kanale cenowym. Dolne ograniczenie w okolicy 134,50, natomiast górne 135,30. Myślę, że USD/PLN na dzisiaj możemy sobie darować. Do odnotowania jest fakt, że mamy tak naprawdę formację RGR-a, tak? Czyli głowy z ramionami, lewe ramię, głowa, prawe ramię. I teraz, jak zgodnie z realizacją, zgodnie z założeniami formacji, możemy oczekiwać tutaj ruchu spadkowego, tak? Bo mamy zaksięgowanie potrójne strefy podażowej 4,4970 i tak naprawdę możemy sobie pomocniczo wyznaczyć tutaj może taką linię szyi, powiedzmy, po której gdzieś rynek nam się poruszał, od której te odbicia się pojawiały. I tak mamy teraz tak naprawdę też dosyć istotny moment. Cena znajduje się na takim poziomie, że jesteśmy blisko wybicia dołem. Ja na tą chwilę poczekałbym właśnie na to wybicie dołem,
z zabezpieczeniem pozycji ponad tym trzecim wierzchołkiem, czyli ponad tym prawym ramieniem, i szukałbym właśnie pozycji krótkich po zanegowaniu tej zielonej linii. Patrzmy może jeszcze DAXa, jak to notowanie, jak mi tutaj wyglądają z perspektywy tych kontraktów. Jakbyśmy sobie rozciągnęli siatkę po tym całym ruchu wzrostowym, no to ich najbliższa strefa popytowa, czyli ta strefa wsparcia, znajduje się na pułapie mierzenia 38,2%. To będzie ten poziom. Oznaczymy to na zielono. Mamy zaznaczone zielonym kolorem strefę wsparcia na DAX-ie 15 440, 15 435 punktów, pułap współczynnika 38,2, aktualna strefa popytowa na niemieckim indeksie.